nie toster, nie zapiekacz z jakąś funkcją gofrownicy, tylko prawdziwy grill elektryczny, który ma źródło ciepła, czyli grzałki, ma ruszt, zazwyczaj ruszt żeliwny, pokrywę odpowiedniej jakości kocioł, która po prostu izoluje to ciepło i te sprzęty możemy nazwać grillami elektrycznymi. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o topowych produktach na rynku, które można nazwać grillem elektrycznym. Zapraszam na odcinek. W rankingu najlepiej sprzedających się grilli elektrycznych, jakby tutaj E-Flow od marki Enders po prostu pobił wszystkich. Recenzję tego grilla mamy u nas na kanale. Występuje on w dwóch wersjach. Cała ze stali szlachetnej i to jest cena 2399 i model w wersji Shadow, piękny, matowy, czarny, 2599. I w zasadzie to jest grill, który nie ma konkurencji, jeżeli chodzi o grill stacjonarny, elektryczny do domu. Nie mamy się z czym porównywać, ponieważ nie ma takiego produktu. Oni wygrali bardzo dużo nagród za design tego produktu na świecie. Natomiast to, co charakteryzuje, to jest całkiem spory ruszt. W ogóle ten grill wygląda jak grill gazowy i trochę też takie po prostu spełnia funkcję, tak? Jest, ma dwie grzałki osobne. Mamy spory ruszt z wymiennymi środkami, gdzie możemy sobie tutaj użyć patelni, kamień do pizzy, wok i tak dalej, więc jakby bardzo szerokie spektrum grillowania. Półeczki nam się składają, mamy drzwiczki otwierane, bardzo długi kabel zasilający, to jest tylko gniazdko, to zwykłe, które mamy w domu. Mamy półkę do odkładania wewnątrz grilla, jest świetna jakość tego sprzętu. Naprawdę bardzo, bardzo wielu klientów jest zaskoczonych, jak przychodzą to oglądać do nas, do salonów. W ogóle grilla można też kupić w całej Polsce, w różnych punktach, które handlują marką Enders i warto tam zaglądnąć, jeżeli szukacie grilla elektrycznego, ponieważ ten produkt naprawdę bije wszystkich na głowę i no, podpisujemy się pod to wszyscy u nas handlowcy każdą ręką, że to jest najlepszy wybór w tym przedziale cenowym, ponieważ jest to grill stacjonarny, który no, po prostu jest super wygodny, niewielki i spełnia mega swoją funkcję. Bardzo popularnym również grillem elektrycznym jest model Pulse od marki Weber. Pulse występuje w dwóch wersjach, Pulse 1000 i Pulse 2000. Tutaj prezentuję Wam Pulse 1000 i to jest koszt 3599 zł. Dużo, mało, no, jest to marka Weber, oni są po prostu zawsze tak jakby powyżej rynku, jeżeli chodzi o wycenę swoich produktów. Do takiego grilla należy dokupić sobie wózek, jeżeli chcemy, żeby on był bardziej taki stacjonarny. Do pracy można grilla postawić na jakimś stole, to jakby wybór należy do Was. Występuje w wersji 2000, czyli po prostu większa wersja. Ta tysiączka, ona ma jedną grzałkę, Pulse 2000 ma dwie grzałki sterowane tutaj pokrętłem. Sprzęt jest bardzo dobry, bo to jakby trzeba tutaj przyznać, że to jest naprawdę top, jeżeli chodzi o grille elektryczne. Bardzo wysoka moc, natomiast no, cena jest taka, jaka jest. I ten ruszt też nie jest w 1000 jakiś specjalnie wielki. Do tego trzeba dokupić wózek. Pulse 2000 z wózkiem kosztuje 4999. Natomiast design, jakość wykonania, no, moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo wysoki level i również polecam miłośnikom marki Weber, jeżeli szukacie grilla elektrycznego, właśnie tą wersję. Marka Weber nie pozostała tylko i wyłącznie na wersji Pulse, jeżeli chodzi o grille elektryczne, więc wiedzą, że ten trend idzie również do Polski i stworzyli model Lumin. Bardzo mały, fajny, kompaktowy grill elektryczny. I tutaj ta mniejsza wersja to jest koszt około 2000 zł bez tego stenda. Stend jest taki, bym powiedział, chybotliwy, więc ogólnie ta wersja Lumin fajniej ją użytkować, jeżeli jest wolno stojąca po prostu na balkonie, gdzieś na tarasie, bo jest to taki mały, fajny, kompaktowy grill, również bardzo mocny. Tu mamy wyposażenie, ruszt żeliwny, całkiem spora ta powierzchnia grillowa. Tu jest również jedna grzałka w tej wersji. No,
ładnie to wygląda, natomiast polecam, jeżeli byście mieli kupować to bez stenda, ponieważ no taki jest, no, jaki jest. Lumin 2000 zł bez złotówki. No i to lepiej tak sobie postawić. Travel Q od marki Napoleon to grill elektryczny, drugi najlepiej sprzedający się grill w Polsce. I już Wam wyjaśniam dlaczego. Mamy grilla za 1599 zł. Do niego można również dokupić sobie wózek, więc może być po prostu taki bardziej stacjonarny. Natomiast ta wersja, ona ma bardzo duży ruszt. Rusztowo mógłbym go porównać na przykład do Pulsa 2000. E-Flowy mają jakby podobną wielkość rusztu. Wszystkie dane techniczne zresztą możecie sobie u nas na stronie zobaczyć, moce grzałek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten grill się mocno rozgrzewa, jest naprawdę bardzo dobry, mocno izolowana pokrywa kocioł i mamy termometr w pokrywie. Jeżeli tego termometru nie ma w jakiejkolwiek formie, czy elektrycznej, tak jak w Pulsach, czy takiej analogowej jak tutaj, no to słabo, no bo nie wiem, co się dzieje do końca wewnątrz. Jedno pokrętło do sterowania, oczywiście grill działa na gniazdko, normalne w domu, bez żadnych sił, bez niczego, ponieważ Napoleon planuje wypuścić grilla, który będzie zasilany z takiego gniazdka na siłę, no ale to jest jakby już kabel taki i myślę, że ten grill to się będzie rozgrzewał do 400 stopni, natomiast jeszcze go nie ma, czekamy na tą wersję, ciekawe ile będzie kosztować, no ale to jak się pojawi, na pewno zrobimy tego recenzję. Natomiast Travel Q, naprawdę świetny sprzęt, za 1599 zł mamy fantastycznego grilla elektrycznego, który może być stacjonarny, może być też wyjazdowy, no bo jakby bierzemy i po prostu zabieramy gdzieś ze sobą na kemping. Róż żeliwny, duży, rączka, wygodny, mocno izolowany. Drugi najlepiej sprzedający się grill elektryczny w Polsce. Kolejny model od marki Weber. To jest kolekcja grilli elektrycznych Q. Q1400 i Q2400. To jest ta wersja mniejsza, czyli 1400. I to jest koszt 1749 zł. No, sami ocencie. Tu problem, jaki widzę, to nie ma termometru w pokrywie. Ten model grilla jest już sprzedawany od chyba 10 lat i naprawdę się sprawdza. Znaczy świetna jakość, wszystko jest super. Natomiast technologia poszła trochę dalej i myślę, że dlatego wypuszczają takie modele jak Lumin czy Puls, żeby trochę zastąpić tą kolekcję ku grilli elektrycznych. To ma być wersja bardziej chyba budżetowa, dlatego nie dali termometru. Występuje w dwóch wersjach, czyli tej większej, mniejszej, to już mówiłem. Mamy również róż żeliwny, pokrywa kocioł, bardzo dobrze izolowana. Grill też może być na stędzie, czyli osobno są wersje ze stędem. Natomiast ta baza 1749, więc zestawiając to z Travel Q Napoleona za 1499, no to, no nie wiem, sami ocencie. I perełkę zostawiłem sobie na sam koniec, ponieważ marka Enders wypuściła grilla elektrycznego, po prostu idąc za ciosem sukcesu modeli E-Flow i wypuścili E-Crave 2. Ten grill ma termometr w pokrywie, ma całkiem spory ruszt, w ogóle dzielony na dwie części. Na pewno recenzja jest, a jeżeli nie ma, to będzie u nas na kanale. Mamy ruszt do podgrzewania, czyli w ogóle mamy ultra grilla stacjonarnego za 1299 zł. Grill elektryczny, który ma dwie grzałki, podświetlane pokrętła, przesłona od frontu, półki się składają. To tak szybko, na szybko Wam tylko opowiem. Obrócę Wam tego grilla, on w ogóle ma cztery koła. Tu jest otwarty, jest długi kabel zasilający. Z tyłu można włożyć jakieś gadżety, których nie używamy. Natomiast tak to wygląda od frontu. Półki można złożyć. Ja jestem zachwycony jakby jakością tego sprzętu, no i finalną ceną, którą możemy Wam zaproponować. Grill naprawdę ultra godny uwagi, jeżeli szukacie właśnie takiego sprzętu, który zostanie Wam, będzie stał po prostu na balkonie, bo takie grille możecie używać w zasadzie wszędzie, tu nie ma żadnych zakazów, nakazów i tak dalej. To jest grill, który bez problemu może stanąć na każdym, nawet najmniejszym balkonie, bo też się po prostu zmieści. Duży ruszt, świetny grill, cena 1299 zł, to jest
sprzęt, który w tym roku wjechał do nas i myślę, że no, to będzie taki top. Topów tego roku. Grill elektryczny jest naprawdę świetnym rozwiązaniem, ale musi to być po prostu grill, a nie tak jak wspominałem na samym początku filmu, jakiś zapiekacz, opiekacz, toster i tak dalej. Te wszystkie grille, które były prezentowane w filmie, one spełniają funkcję grilla. Mogą być przenośne, mogą być stacjonarne, większe, mniejsze, droższe, tańsze. Tu jakby wybór zostawiam Wam, bardzo chętnie pomożemy w doborze. Jest nas 8 chłopaków, którzy bardzo chętnie dobiorą grilla do Waszych potrzeb. Zapraszam na nasze strony internetowe i kanały YouTube i czaty i tak dalej, żeby się z nami skontaktować. To, co chciałem jeszcze wspomnieć, to w trakcie filmu pomyliłem się z ceną. Travel Cool nie jest 1599, tylko 1499, więc jeszcze potaniał w stosunku do zeszłego roku, więc w ogóle bajeczka, jeżeli chodzi o ten właśnie model. Grill elektryczny ogólnie jest bardziej eko, o ile prąd nie pochodzi z węgla, no ale jakby tutaj, jeżeli macie jakieś swoje źródło energii na zasadzie fotowoltaika i tak dalej i ten prąd jest za free, to w zasadzie grill również wychodzi za free, nie używacie gazu, węgla i tak dalej, po prostu macie to za free, więc to jest takie, można powiedzieć, bardziej ekologiczne grillowanie, ale również jakby cały czas grillowanie. Bo te grille są grillami, a nie tosterami i zapiekaczami. Ja dziękuję za dzisiejszy odcinek, bo się rozgadałem. Do zobaczenia w następnym. Cześć!